Witam w kanał Zaklapka. Chciałem wam pokazać mój najnowszy zakup. Kupiłem PSP Go w cenie 300 zł. Konsola ma tutaj jakąś ryskę na ekranie. W tej cenie myślę, że jeszcze jest to do przebolenia. Ogólnie konsola w dobrej kondycji, oprócz tej rysy. Zacząłem się bawić w zbieranie takich sprzętów. Mam trochę tego nazbierane. Chciałem zacząć nagrywanie filmu od tej otóż to konsolki, bo jest tego mało na rynku, moim zdaniem. Chciałem wam pokazać, jak ona się tu uruchamia. Musiał zgasić światło, ale zobaczymy. Gdzie to my tu mamy? Co się włącza, teraz gasimy. Światełko. Złapie ostrość, czy nie? Ale chyba będzie problem. Włączmy tam cokolwiek. Chyba zapalę światło z powrotem. No niestety w tym świetle to prawie nic nie będzie widać. No, coś tam widać. No ogólnie moim zdaniem sprzęt w dobrym stanie. Teraz pytanie, ile taki sprzęt jest rzeczywiście wart, czy nie przepłaciłem? Czy te konsole kiedykolwiek będą coś więcej warte? Czy to tylko chwilowa taka akcja? No, już to nie ma. No, wszystko działa, dobra, nie będę tu teraz przedłużał. No, konsolka się wyłącza, wszystko w porządku. Okej, dzięki.